Mamy tu kilka takich rzeczy, które chciałbym podkreślić. Sąd, pokuta. Wir haben hier einige Dinge, die ich unterstreichen möchte, das Gericht und die Buße. I powstaje pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza różne takie nieprawidłowości w chrześcijaństwie? Es kommt die Frage auf, warum Gott in der Christenheit solche Ungereimtheiten oder bösen Dinge zulässt. Dlaczego również w Izraelu dopuścił, że zło się działo? Warum hat er auch in Israel es zugelassen, dass dort das Böse geschah? Dlaczego Bóg też tutaj mówi, że dałem czas, aby mogła pokutować? Warum sagt Gott auch hier, dass er ihr Zeit gab, damit sie Buße tue? Dlaczego można postawić pytanie, Bóg wiedział, że Faraon nie nawróci się, a dał mu czas jednak do nawrócenia? Man könnte auch fragen, warum hat Gott damals dem Pharao, obwohl er gewusst hat, dass er nicht Buße tun wird, warum hat er ihm trotzdem die Zeit gegeben? To są wszystko cudowne zrządzenia Boże. Das sind alles wunderbare Gerichtswege Gottes. My mamy coś wytłumaczone na ten temat w 9 rozdziale do Rzymian. Wir haben etwas davon erklärt, bekommen in Römer 9. W pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale. In 1. Korinther 10. Tam jest napisane, że Bóg z wielką cierpliwością nosi naczynia gniewu. Dort steht geschrieben, dass Gott mit großer Geduld die Gefäße der zu Ehre trägt. Że to, co w Izraelu się stało, to przyszło ku przestrodze dla nas. Dass das, was dort geschah, zu unserer Belehrung geschrieben ist. I tutaj podobnie możemy widzieć, że Bóg ma tutaj i naczynia gniewu, które już nie mogą pokutować. Und wir haben auch hier so etwas, dass es Gefäße des Zornes gibt, die nicht mehr Buße tun können. W swoim czasie muszą być osądzone. Sie müssen in ihrer Zeit gerichtet werden. Ale przede wszystkim chodzi o tych, którzy mają możliwość pokutować. Es geht aber vor allem um die, die noch Gelegenheit haben, Buße zu tun. Pokuta to jest wielkie błogosławieństwo. Buße ist ein großer Segen. Tu można zawsze zawrócić i zrobić nowy początek. Hier kann man immer umkehren und einen Neuanfang machen. I to jest ważne też podkreślić, że sąd jest tylko u Boga. Und es ist auch wichtig zu unterstreichen, dass das Gericht nur bei Gott sein kann. Nawet Pan Jezus, kiedy był w ciele, kiedy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Auch der Herr Jesus, als er noch im Fleische war, hat er nicht gerichtet, sondern hat sich dem übergeben, der Recht richtet. To jest ważne zrozumieć, że Bóg ma doskonały sąd. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Gott ein vollkommenes Gericht hat. Ten doskonały sąd jest dlatego, że przed nim jest wielkie miłosierdzie. Und dieses vollkommene Gericht ist deshalb, weil vor ihm ein vollkommenes Erbarmen ist. I dopiero złączony sąd razem z miłosierdziem uprzedzającym sąd może być doskonały. Und erst ein Gericht, dem zuvor Barmherzigkeit, vor dem zuvor Barmherzigkeit stattfindet, kann vollkommen sein. Człowiek nie ma takich możliwości. Der Mensch hat solche Möglichkeiten nicht. W nas bardzo często powstaje taki stan. Bei uns kommt häufig ein solcher Zustand auf. Kiedy stoimy dobrze w Słowie Bożym. Wo wir Worte Gottes noch feststehen. I wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze. Und wo es scheint, dass wir auf dem rechten Pfad sind. Bardzo szybko możemy osądzać, próbować zło. Und so kann es geschehen, dass wir ganz schnell das Böse richten und auf die Probe stellen. Próbując również osądzić razem z tym złem tych ludzi, którzy tkwią w złem. Und so möchte man auch gerne die Menschen, die das Böse tun, ebenfalls richten. Nigdy to nie jest zamiarem Boga. Das ist niemals die Absicht Gottes. Dlatego też jest napisane to, że kto mnie ma, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł.
Deshalb steht auch geschrieben, dass er sich dünkt, dass er stehe, dass er darauf achtet, dass er nicht fällt. Bo szczególnie gdzie jest przeteczeństwo, to Słowo Boże mówi, uciekaj od przeteczeństwa. Denn besonders wo es Hurerei gibt, da sagt das Wort Gottes, dass wir sie fliehen sollen. Odłączcie się, mówi Pan. Sondert euch ab, sagt der Herr. Wyjdźcie. Geht heraus. Bo przeteczeństwo jest wielkim niebezpieczeństwem ze względu na to, że następuje sprzężenie. Sprzężenie? Verbindung. Denn Hurerei ist eine große Gefahr, weil damit eine Verbindung entsteht. To działa później w obie strony. Und das wirkt dann auf beide Seiten. Także oni uprawiali przeteczeństwo, so dass sie, indem sie diese Hurerei verübten, ale później spożywali rzeczy ofiarowane bałwanom. Dass sie später dann auch die Götzenopfer aßen. To się zamyka. Das schließt sich, der Kreis schließt sich. I właśnie to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że Bóg nie musiał sądzić Sodomy. So ist es wichtig, dass Gott Sodom nicht richten musste. Bo Pan powiedział, że gdyby Sodoma słyszała te słowa, które zostały wygłoszone w Izraelu, to mogłaby się nawrócić. Denn der Herr sagt, dass wenn Sodom die Worte gehört hätte, wie die Städte, denen er sie sagte, dass sie sich noch bekehren würden. Ale Bóg ją jednak osądził. Und Gott hat sie doch gerichtet. Dla pewnych celów. Um ganz bestimmte Ziele zu erreichen. Ze względu na nas. In Bezug auf uns. Ze względu na Izrael. In Bezug auf Israel. Żebyśmy mieli zawsze powód do tego, żeby od zła uciekać. Dass wir immer einen Grund dazu haben, um vor dem Bösen zu fliehen. Bo zło chce być niemianowane. Nie chce być nazwane. Denn das Böse möchte nicht als Böses betitelt werden. I Bóg to zło musi nazwać. Und Gott muss das Böse mit Namen nennen. Muszą przyjść takie przekłady, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jakie imię jest zła. Jakie zło ma imię, czyli nazwę. Gott muss das Böse mit Namen benennen, damit wir auch wirklich wissen, wie das Böse heißt, was es ist. Co jest białe, a co czarne. Was ist weiß und was ist schwarz. I dlatego Bóg tutaj cierpliwie czeka na rozwój tych rzeczy. Und deshalb wartet hier Gott geduldig auf die Entfaltung des Bösen. Ale Bóg wspaniale postępuje w swoim działaniu, że te proroctwa zostały wygłoszone, ten list został napisany do tej Tiatyry i do pozostałych zgromadzeń. Aber Gott wirkt hier auf wunderbare Weise, indem er diese Dinge hier aufgeschrieben hat in dem Brief an Thyatira. Że ci, którzy czytali proroctwa tej księgi, dass diejenigen, die die Prophezeiungen dieses Buches gelesen haben, mogli się ustrzec przed nadchodzącym złem, dass sie bewahrt werden konnten vor dem kommenden Bösen. A my dzisiaj czytając możemy wyjść z tego zła. Und wir, die wir das heute lesen, können aus diesem Bösen herausgehen.